Nie udaję Simone de Beauvoir, tylko po prostu jestem podziębiona i chciałam to zasłaniać i się ochronić. Kiedy kilkanaście lat temu zakładałam Partię Kobiet, między innymi w obronie mojej małej wtedy córeczki, to dlatego, że kopnięto nas w krocze tą ustawą antyaborcyjną zaostrzoną. Wtedy się kobiety zerwały do buntu. Ale najwidoczniej głowę można nas kopać wiele lat bezkarnie. Rewolucja francuska zaczęła się od burzenia Bastylii. My naszą budowaliśmy latami. I ten beton do skruszenia, beton łączący ołtarz z tronem, jest bardzo mocny. A na ołtarzu, zgodnie z prawem, chcą składać w ofierze Polki. Nie ma odwrotu z ulic, bo jeśli wrócimy do domów po tym, jak rozbełtają tę ustawę antyaborcyjną, to tak jakbyśmy wróciły do półotwartych klatek hodowli uległych Polek. My w Polsce nie jesteśmy kobietami, my jesteśmy samicami. Dlatego, że samica podlega panu posłowi, pani z Trybunału Konstytucyjnego. Kobieta może o sobie decydować. Nie jest niewolnicą. A w prawie polskim tak to wygląda. Katolicy mają bardzo trudno definiowalne uczucia religijne. Za ich naruszenie, naciśnięcie na taki odcisk religijny, proces. Natomiast my nie mamy żadnych odcisków na ciele, bo go tego ciała nie mamy. Nie możemy o sobie samych decydować. Jeżeli ta ustawa wejdzie, a aborcji legalnych jest w Polsce około 1000, to tak jakby wykonywać publicznie egzekucję na paru kobietach dziennie. Ten tylko kompromis, który dotąd istnieje, tak zwanej ugody społecznej, to jest taka ugoda, na którą mamy sobie odpowiedzieć, czy chcemy być kobiety wieszane, czy być na krześle elektrycznym. Pola chodzi na manifestacje, kupując mleko, żeby przecierać oczy po gazie. Kupuje mleko bez laktozy, bo to jest to pokolenie, tak wrażliwe, delikatne, wychowane zupełnie w innej cywilizacji. I dlatego boli zderzenie z tym barbarzyńskim prymitywem, który nami rządzi. Zarzuca się manifestującym wulgarność, czyli mówienie wprost. To tak, jakby kazano nam wyszorować gęby, umyć zęby, które potem nam wybiją, i w ogóle, żebyśmy dbały o kulturę higienę osobistą, bo nasi oprawcy katując mogą sobie pobrudzić przez nas ręce. Plakaty z ukrzyżowaną kobietą, które się pojawiły, są bardzo sensowne, bo my jesteśmy niewolnicami i jak powstanie Spartakusa, nie mamy odwrotu. Po upadku powstania niewolników ukrzyżowano. Nas też chętnie by pozawieszano na tych krzyżach. Dla przykładu, robią to z Lampart, robią to z Podleśną. Krzyżują procesami te najbardziej pyskate, najbardziej skuteczne. Kościół rozbestwiony bezkarnością za swoją pedofilię. Bo wierni to przełykają jak hostie, te wszystkie afery. Rozbestwił się i znalazł sobie zastępczy obiekt nienawiści. Kobiety. Ewa sprowadziła na świat śmierć i my, manifestując na ulicach, też spowodujemy pandemię. Większą niż jest pandemonie. Kardynał Dziwisz, jego eminencja, tak naprawdę demencja, nic nie pamięta z oskarżeń pedofilskich. A kiedy zgłaszano się do niego? A kiedy Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok na kobiety, to część biskupów z tej radości zadarła kiecko sukienki i najchętniej by odtańczyła kankana kanonicznego na naszych grobach. Jestem podziębiona. Mam nadzieję, że żadne świństwo. I w przyszły piątek nie pojadę do Warszawy, ale pojadę na Warszawę, tak jak zapowiada strajk kobiet.
Bój się, gnido. Kobiety po ciebie idą. Gnido patriarchalna. W pałacu, w willi, w katedrze.